Jak widzimy, mamy przed sobą młodą sadzonkę jagody kamczackiej. Oznaki choroby grzybowej, jakie zauważymy, wyglądają tak. Jest tego więcej. Wystarczy jedynie dokładniej poszukać. Mamy kolejne liście porażone chorobą grzybową. Jagoda kamczacka, czyli wiciorszew, jest bardzo odporna na choroby grzybowe. Jednak czasem i ją spotka taka przypadłość. Przede wszystkim najlepiej jest zapobiegać niż zwalczać choroby. Dlatego, kiedy jagoda kamczacka kończy okres kwitnienia i zaczynają nam wyrastać młode, piękne, zielone liście, powinniśmy zastosować oprysk preparatem o nazwie Poliversum. Jest to naturalny preparat z żywym organizmem, z grzybem, który zabezpieczy nasze rośliny, nasze piękne jagody kamczackie przed chorobami grzybowymi. Jeśli przyjdzie nam jednak zwalczać chorobę grzybową, również zacznijmy od preparatu Poliversum, naturalnego preparatu, powtarzam raz jeszcze. Jednak jeśli będzie to rozwój choroby już w dużym stadium, powinniśmy zastosować mocniejszy środek ochrony roślin, taki jak na przykład miedzian lub domart. Jest to większa gwarancja, że zapobiegniemy dalszemu rozwojowi choroby. Jednak na przyszłość starajmy się doglądać częściej nasze rośliny, nasze jagody kamczackie i wykonywać, powtarzać nawet 2-3 razy w roku zabieg preparatem Poliversum.